Lecimy? Gotowi? Tomek gotowy? Tak, teraz. Dobra, idziemy. Tomek, chyba bardzo rozczarowany jesteś z zakończeniem tego pojedynku. No bardzo, no oczywiście chciałem wygrać, Mateusz też chciał, przygotowaliśmy się obydwoje z całych sił. Czy jestem rozczarowany? No po prostu to jest sport, to jest boks, po prostu udało mu się trafić dobrze mnie celnie. Jeszcze kontynuować chciałem walkę, ale pomyślałem sobie, że jeszcze do końca rundy jest bardzo dużo czasu, a potem jeszcze 3 rundy na takim odebraniu oddechu, bo dobrze mu siadło. Mogło też być tylko egzekucja. Niekoniecznie, zawsze miałem taki charakter, że mimo wszystko zawsze walczyłem jeszcze dalej do przodu. Dzisiaj jakoś czułem, że nie jest to taki mój dzień, aby kontynuować ten pojedynek do końca. Nie jesteś też trochę zakładnikiem tego swojego stylu, że zrobiłeś tam zadymę w ringu, no i czy Tomek, Mateusz cię ukarał? Nie, właśnie w ogóle nie, to by tylko takie, szczerze mówiąc, zagranie taktyczne, właśnie proszę zauważyć, żebym o wiele lżejszy od Mateusza, specjalnie zbiłem dużo kilogramów, żeby być dużo szybszym, żeby go wyprzedzać, to na pewno widać, że nie atakowałem pierwszy, lecz czekałem na jego cios i starałem się nagle wyprzedzić po jego ataku, wyciągając go na siebie. No ale Mateusz był jednak też dużo kilogramów cięższy, ponoć się naważyliśmy, mieliśmy tyle samo wagi, ale oczywiście wiem, jak później jeszcze się ważyliśmy raz, więcej była, widziałem, jaka ta różnica wagi. Taka była taktyka. Wiedziałem, że jeżeli będę tak zawsze ważył po ważeniu te 5 kg więcej czy 6, to będę jeszcze wolniejszy, Mateusz mnie wyprztyka bez problemu, więc taka taktyka w ogóle odpadała, żeby lecieć do przodu i bić się z nim, zrobić tą zadymę. Oczywiście tak tylko mówiłem, że będę walczył. No i jednak się okazuje, że technicznie też dużo mi brakuje, żeby z takim zawodnikiem jak Mateusz próbować walczyć. No i też nie wyszło, no po prostu na dzień dzisiejszy, na ten czas był lepszy i tyle. I nie mam, szczerze mówiąc, żadnych brzutów sumienia, że nie dokończyłem pojedynku. Trafił mnie taki lucky punch, jak to się mówi. Udało mu się i tyle. Trzeciej walki nie będzie. Nigdy nie wiadomo. To nie zależy ode mnie, to od pana Mariusza Grabowskiego, naszego promotora. No teraz jak wygrał, to na pewno nie będzie mu taka walka potrzebna. No na pewno nie jest wygodny dla mnie Mateusz. Oczywiście cieszę się przynajmniej z tego powodu, że starałem się boksować dzisiaj. Nie wiem, czy było to widać, zobaczę spokojnie na powtórkach, że już starałem się podchodzić nogami, wykonać jakąś pracę, wyprzedzić go, nie bezmyślnie bić seriami do przodu na gardę, tylko szukać luki. Mi się wydaje, że z punktu widzenia takiego bokserskiego jakiś kroczek malutki do przodu chociaż zrobiłem, no ale to dopiero zobaczę na powtórkach. Trener mówi, że do... Pytałem panów sędziów, to miałem, u 2 sędziów było 38-38 do 4 rundy, czyli remisowo. Jeden wskazał 40-36 na Mateusza wszystkie rundy. W takim razie no, nie było tak najgorzej chyba. Właśnie takiego rzadkosza się spodziewałeś dzisiaj? Tak, że będzie czekał, będzie chciał mnie przełamać. Też jest silny, właśnie mówiłem, fizycznie. Że będzie te podbródkowe prawą ręką ciosy uderzał, czy haki na dół, czy właśnie podbródkowe. Ja wiedziałem, że to będzie uderzał, no ale akurat ja nie pasuję, znaczy pasuję Mateuszowi, on nie pasuje mi, no i ja dlatego odwlekałem też czasami ten pojedynek, bo jeszcze chciałem się przygotować jak najwięcej i mieć jak najwięcej doświadczenia. Ale taka dobra walka się trafia na tak dobrej gali, no i dla mnie to i tak było zwycięstwo, samo to, że ja, który 2 lata temu jako zawsze underdog na każdej gali możliwej wychodził praktycznie do walki, nagle wychodzę jako niepokonany po 2 latach kariery na tak potężnej gali, to już było dla mnie zwycięstwo, dla mojej całej rodziny, dla wszystkich, a dalej będziemy ćwiczyć i będziemy robić, starać się robić postępy i ładniej boksować troszeczkę jeszcze, no jednak ten boks na dłuższym dystansie to nie wystarczy, tylko kondycja i siła. Właśnie, możliwość zaboksowania na takiej gali, gdzie główną walką wieczoru jest pojedynek Tomka Adamka, to na pewno dla Ciebie duże wyróżnienie. Tak, no i to już wystarczyło, szczerze mówiąc, żebym czuł się wyróżniony. Gdzie tam taki pan Gromadzki, który gdzieś tam przedsiębiorca, pracujący na 3 etaty, że nagle wow, wychodzi z takiej gali. Dla mnie to była super przygoda, super zorganizowana, piękne te trailery wszystkie. To wszystko wyglądało tak jak zawsze, jak na filmach dla mnie, prawda? To mi się podobało, jest to na pewno coś, czego w życiu nie będę żałował. Tego, że spróbowałem, że zawalczyłem właśnie na tej walce, na tej gali, że jakieś tam o swoje marzenia ciągle walczę i to jest naprawdę wspaniałe. A wynik walki, no to wiadomo, Mateusz sportowo jest lepszy, ale mam nadzieję i myślę, że to nie przekreśli mojej kariery, ta jedna porażka na razie. Tomek, co teraz? Ile odpoczynku? Kiedy na salę wracasz? Jakie plany? Najbliższe dni, tygodnie, miesiące? No ciężko mi powiedzieć, bo tak szczerze mówiąc, no już przemęczony byłem tym sezonem. Nie chcę teraz jakoś tam tłumaczyć, ale mieliśmy walczyć, zacząłem trenować w lipcu, dokładnie 1 lipca.
do 30 września pierwszego pojedynku naszego było 3 miesiące już, które przetrenowałem na ostrym powerze, na obozie i w ogóle. Później był przesunięty do walka o miesiąc do przodu, to już był 4 miesiąc treningów, tam po drodze jakiś tam pojedynek jakiś lżejszy, zrobiłem 4-rundowy. I tylko 2-3 dni odpoczynku i jeszcze przesunęli ten pojedynek 128 października, bo odwołali tą galę na ten 18 listopada. 4,5 miesiąca ciężkiej diety, treningów, po 2 dziennie pracy, ciągle właśnie w 3 robotach. Spowodowało, że już nie chciało mi się tego sezonu. Naprawdę już chciałem, żeby ta gala była za mną. Oczywiście to nie było tak, że chciałem, a dobra, odbębnię tą walkę i nara. Chciałem dać sobie wszystko, zaboksować jak najlepiej, wygrać. No, ale już też chcę odpoczywać, jednak troszeczkę życia swojego też chcę mieć, prywatnego jakiegoś. Tomek, może coś o swoich przygotowaniach. Miałeś możliwość sparować z zawodnikami, którzy przypominali Mateusza? Czy i drugie pytanie, czy były jakieś kontuzje? Bo przed walką o tym nie mówiłeś, a teraz możesz powiedzieć, jak było. Mhm. Powiem tak szczerze mówiąc, że pierwszy raz podszedłem bardzo profesjonalnie, troszeczkę tutaj też dzięki mojej dziewczynie Alicji, ponieważ powiedziała, tak ze wszystkim mnie pilnowała, na wszystkie, kazała mi te pasy z kasku ubierać, ona mówi, że mam ubierać go, żeby nie być obitym, te rękawice 16 cały czas wiązać tymi taśmami, się tak na kogoś nie chciało, nie klunie, trochę podchodziłem kiedyś do tego sportu, czyli dobra, boli, trudno, a teraz nie było żadnych kontuzji, gdyż bardzo dbałem o siebie, za każdym sparingu wazeliną się smarowałem, właśnie owijałem rękawice taśmą mocno, żeby tam gdzieś nadgarstki były usztywnione. Całe przygotowania były bardzo profesjonalne, trenowałem z chłopakami z grupy Slezia Boxing, za co bardzo dziękuję im oraz trenerowi Rykowi Butowiczowi, który jest właścicielem grupy Slezia Boxing, ponieważ udostępnił właśnie możliwości sparowania z chłopakami, na przykład Mateuszem Kaszą, który właśnie bardzo warunkami fizycznymi przypominał Mateusza Rzadkosza. No i Mikołajem Wojwkiem, który jednak troszeczkę był lżejszy, niższy, ale szybszy, doświadczony, bardziej chyba ma 14 walk wygranych zawodowych, jeden remis, jedną porażkę, więc na pewno był dobry technicznie. Tak, Mateusz jest dobry technicznie, tylko to wiadomo, niższy i lżejszy. Ale no, myślę, że uczę się z takimi chłopakami boksować, no a nie tylko bić. Ja wiem, że tą zadymę każdy kocha, ale no, tą zadymą no, 12 rund kiedyś nie pociągnę, prawda, trzymając cały czas takie tempo do przodu. Trzeba jednak trochę już zacząć myśleć. Pojawiłeś się na jednym z odcinków Drogi do Częstochowy. Czy chciałbyś jeszcze kiedyś powtórzyć kręcenie vlogów na temat twoich przygotowań? Ja nie chcę tutaj teraz mówić, o, bo ja mówiłem, ale tak naprawdę na charytatywnych kręgach, w których byłem w Radomiu, spotkałem się z panem Mariuszem Grabowskim, naszym promotorem, też zaprosiłem wtedy Artura Kronika Sowińskiego i tłumaczyliśmy panu Mariuszowi, że właśnie dlatego KSW, czy na przykład FEN, czy inne jakieś tam federacje robią taką właśnie, mogę ich nie reklamować, nie, robią taką furorę, ponieważ właśnie nie jest tylko plakat półtorej miesiąca przed walką, potem nagle gala, tylko buduje się emocje, chodzi się z zawodnikami, ludzie mają albo ich kochać, albo nienawidzić, ale muszą ich znać, muszą wiedzieć, kim oni są, prawda? To ta kamera musi uczestniczyć cały czas. Ja też jako przedsiębiorca wiem, że marketing oczywiście jest bardzo ważny. U mnie Facebook czy w ogóle moje promowanie, to nie wiem, mam swoje billboardy na przykład w Katowicach, czy naprawdę reklamuję bardzo się dobrze, a mam tylko między 2 czy 3 walki. Niektórzy się śmiali sportowcy, że co on jeszcze takiego osiągnął. Ja mówię, no jeżeli da się przeskoczyć te szczeble jakoś tego marketingu, tej reklamy, aby zacząć szybciej na tym sporcie jakoś zarabiać, no wiadomo, to czemu tego nie zrobić? Nikt nie będzie mi mówił, że muszę mieć 10 walk, żeby dopiero, nie wiem, mieć takie reklamy, 12 walk, żeby być wyżej, 13, 15. Jak mogę zrobić to od razu, ponieważ mam to głowę, czy inni mają głowę, to niech to robią. No to nie jest chyba grzechem człowieka, że każdy chce z reguły jak najwygodniej dla siebie, jak najlepiej i próbuje, prawda? Tomek, 4,5 miesiąca ciężkiej pracy, gdzie na wakacje? Nie mam wakacji, u mnie w życiu nie ma wakacji. Mam zakład, który prowadzę, w poniedziałek wracam na zakład, na salę treningową, gdzie jestem trenerem, wracam prowadzić zajęcia, w weekend obstawiać knajpę jako jakiś tam, wiadomo, ochroniarz. U mnie w życiu od paru lat no nie ma czegoś takiego, ale ja wiem, że no po prostu nikt nie obiecywał, jak się urodziłem, że o, w życiu będzie łatwo, prawda? Trzeba ciężko pracować i walczyć, a odpoczywać, jak to mówi mój trener Michał, będziemy na tamtym świecie po prostu. A ja myślę, że im szybciej zbuduję teraz jakoś swoją tą karierę, swoją osobistą markę, swój osobisty brand, tym szybciej pozwoli mi to później na sfinansowanie, że tak powiem, swoich szybszych wakacji, szybszego przejścia na emeryturę, żeby później nie musieć żyć od 10 do 10, tylko jakieś lepsze życie mieć. A nawet jeżeli się nie uda, to jak siądę w fotelu za 5-10 lat, to powiem, ha, Tomek, byli lepsi, próbowałeś, no, a nie, że głupcze zmarnowałeś swoje życie, nie spróbowałeś, nic nie zrobiłeś, papieros, piwo przy telewizorze i o, no i fajnie, prawda? Nie chcę takiego życia, chciałbym coś zmienić.